Czytanie z księgi liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora. Wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże który ogląda widzenie wszechmocnego który pada a oczy mu się otwierają Jakubie jakże piękne są twoje namioty mieszkania twoje Izraelu niby szerokie doliny potoków niby ogrody nad brzegami strumieni lub niby aloes który pan sadził niby cedry nad wodami płynie woda z jego wiader a zasiew jego ma wilgoć obfitą, król jego wiele mocniejszy niż Agak, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy najwyższego ma udział, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.